Janusz Kołodziej, dobry wieczór. Witam w naszym programie Hej Śląsk. Przedstawiam mojego i Państwa gościa, którym jest dzisiaj bramkarz Śląska Wrocław Jakub Słowik. Kuba, witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. W naszym studiu jesteś po raz pierwszy, ale z tego co Słowiki ćwierkają, w ogóle chyba po raz pierwszy w takim studio sportowym. Czy tak, to jest dla mnie debiut. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj tutaj zaproszony i mogę być Pana gościem. Zostałeś zaproszony, można powiedzieć, nie bez przyczyny. Jesteś w klubie drużyny wrocławskiego Śląska od dłuższego czasu. Grasz na newralgicznej pozycji bramkarza. Pozycji, która jak mało, która wymaga, tu ładnie powiedziałem, cierpliwości. Czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem? Czy zgadzam się, na pewno cierpliwość na pozycji bramkarza jest bardzo ważna. Tym bardziej, że jak przychodziłem nie do Śląska, to nie broniłem od razu. Więc na pozycji bramkarza na pewno jest cierpliwość bardzo ważną cechą. No i między innymi ostatnio ją dużo ćwiczyłem. Dużo ćwiczyłeś, żeby trenerowi Janowi Urbanowi pokazać, że jesteś w pełni do gry, przygotowany na każdą okazję. Taka okazja się trafiła przed niezwykle prestiżowym spotkaniem z Zagłębiem Lubin. Mamy przygotowane fragmenty tego meczu, także wspólnie pooglądamy kulisy tego spotkania przygotowane przez współpracującą z nami telewizję Śląsk Wrocław TV. Myślę, że z przyjemnością popatrzysz na to, co się działo. Rozpoczęło się dosyć tak uroczyście, bo to były też obchody 70-lecia Śląska Wrocław. Wrocław to jest ten rok, kiedy ten zasłużony klub obchodzi swoje święto, ale wy byliście skoncentrowani na tym spotkaniu. Spotkaniu derbowym, spotkaniu po przegranym, mimo, podkreślali to wszyscy, naprawdę bardzo dobrej gry z Arką Gdynia, a jednak okoliczności były takie, że punktów nie było. I spotkaniu, w którym miałeś wystąpić w lidze. Kiedy się o tym dowiedziałeś tak naprawdę od trenera Urbana? Myślę, że miałem w tygodniu jakieś przecieki po Arce, że może będzie zmiana. Ale tak na 100% dowiedziałem się na odprawie przedmeczowej, że wystąpił w meczu z Zagłębiem. Bardzo się cieszyłem, bo ciężko pracowałem na tą swoją szansę. Starałem się być oparciem dla zespołu, nawet jak nie grałem. Robiłem wszystko, co w mojej mocy na treningach, żeby zmienić swoją pozycję. Bo jestem ambitnym człowiekiem. Przyszedłem do Śląska bronić, pomagać drużynie i osiągać sukcesy ze Śląskiem. No ale byliśmy kiedyś, no nie raz, z naszą kamerą Echo 24 na treningach i widzimy grupę piłkarzy Śląska, którzy tam trenują i jest grupka Krzysztof Osiński, trener bramkarzy i wasza trójka Budzik i dwaj Kubusie. Każdy wykonuje te ćwiczenia z wielkim zapałem. Są no, mordercze niekiedy, ale tak trzeba. No i każdy ma nadzieję, że to on wystąpi. No jest tylko jedna pozycja. Jak wiemy, na przykład z konieczności Robert Pich, nominalny lewy bądź prawy pomocnik, zagrał na prawej obronie, teraz na lewej obronie. Czyli ci zawodnicy bardziej uniwersalni, jak Mario Pawelec, mogą liczyć na to, że jak kogoś zabraknie, to on i tak wystąpi. Tutaj w waszej sytuacji musi się coś zdarzyć. Musi się zdarzyć albo błąd kolegi, tak została uznana jedna z interwencji Kuby Wrąbla, albo po prostu decyzja trenerska. Wspieracie się razem w tych ćwiczeniach? Znaczy, na pewno mamy bardzo fajną grupę bramkarzy. Uważam, że jest bardzo dobra atmosfera między nami i się wspieramy, bo piłka nożna jest gra zespołowa i się liczy dobro Śląska Wrocław, a nie nasze jakby pojedyncze gdzieś tam indywidualne sprawy, tak? Bo jesteśmy grą zespołową i gramy po prostu w jednej drużynie. Dokładnie. Się wspieramy. Jak Kuba broni, to oczywiście trzymając za niego kciuki, za cały zespół, tak? Bo byłem jego częścią. Może nie na boisku, ale na ławce stanowiłem część, na treningach też. Tak samo się wspieramy, nie wiem, jak ja bronię, to Kuba czy Dominik bardzo w porządku. Się wspieramy i sobie dopingujemy, bo zależy nam na jednym dobrze. Czyli podpowiadacie sobie nawet takie tajemnice zawodu, zdradzacie, jeśli już jest ktoś wyznaczony i nie ma jakiejś zawiści, ale gdzieś tam na dole tli się iskierka, że to może ja zobaczę to nazwisko wypisane na tablicy, czy też w tym protokole meczowym. A czy wiadomo, że ten ja decyduje o składzie, więc my robimy z swojej strony każdy, bo każdy z nas jest ambitny, żeby wystąpił od początku i pomagał zespołowi od pierwszych minut na boisku. My jesteśmy do dyspozycji trenera i dajemy na treningach jak najwięcej siebie, żeby po prostu grać. A teraz mamy chwilkę czasu, żeby porozmawiać o tobie, o twojej karierze, ponieważ jak już wspomnieliśmy na początku, jesteś tutaj po raz pierwszy. Jak to się stało, że znalazłeś się w Śląsku? A w ogóle jak to się stało, że zacząłeś uprawiać piłkę nożną na pozycji bramkarza? Przecież mógłbyś grać w
ze względu na warunki w ręczną, w koszykówkę. Podejrzewam, że na lekcjach WF-u byłeś równie dobry i w tych dyscyplinach. Znaczy zgadza się. Od początku gdzieś sport towarzyszył mi. Pamiętam jeszcze w Sączu gdzieś w gimnazjum, to uczestniczyłem w każdych konkursach międzyszkolnych. Więc nie miałem problemów jakby z sportem. Chodziłem na WF. Jeśli chodzi o początki moje, to taka ciekawa historia, bo mój brat był kiedyś na obozie, też grał amatorsko, na amatorskim poziomie i przywiózł kiedyś z obozu rękawice bramkarskie. Ja byłem wtedy małym dzieciakiem. I coś się spodobało. Nowa rzecz się spodobała. Tak, te rękawice były dużo za duże, bo to już były... No tego się domyślamy. Tak, i po prostu przymierzyłem i już wychodziłem w tych za dużych rękawicach na to, że brat mi pouderzał, czy w formie zabawy z kolegami z podwórka. No widzisz, a za moich czasów, jak się grywało gdzieś po owych podwórkach, boiskach, czy na polach marsowych, bo z tamtych okolic mniej więcej Wrocławia ja pochodzę i tam graliśmy, no to żeby zagrać ze starszymi tą lepszą piłkę, to niestety ty, młody czy mały, idziesz na bramkę. Musiałeś swoje odstać, to była kara boska. Dopiero jak później zobaczyli, że ktoś gdzieś indziej spisywał się lepiej, może w ataku, tak jak w moim przypadku, że pomaga strzelać bramki, to już ktoś inny. Ty sam wybrałeś sobie pozycję. Z tego, co słyszę. Tak, myślę, że to był taki impuls, te rękawice od brata, które dostałem jakby w prezencie od niego i to było taki impuls dla mnie, że fajnie być bramkarzem. Inna pozycja, wyróżnia się zawodniku z pola, tak? Że masz rękawice, masz inny strój, więc to był taki też... No i w twoim przypadku nie bez znaczenia były warunki fizyczne, wysoki, szczupły, wygimnastykowany, bo wszyscy mówią, że jesteś znakomicie wygimnastykowany mimo warunków takich dużych, bo są bramkarze, którzy znakomicie czują się na przykład na przedpolu, są bramkarze, którzy dobrze grają na linii, nogami i tak dalej, ale są niektórzy, którzy rutyną, dobrym ustawianiem się, pamiętam Antek Kirsza, znakomity przed laty bramkarz Śląska, kiedy później grał w niższych ligach bądź drużynach oldboyów, mówi: Antek, jak to jest, że oni strzelają zawsze w ciebie? On mówi: nie we mnie, ja się po prostu tam ustawiam, gdzie piłka leci, to już jest rutyna. A w twoim przypadku, no to przygotowanie na czym polega, takie stricte bramkarskie? Bo to, że musicie umieć grać piłką, podejrzewam, że wystawiony z konieczności na pozycję, nie wiem, stopera czy pomocnika, też byś sobie nieźle poradził. Tak, ale wracając do początku pana pytania, to ja zawsze za dzieciaka byłem niski. I no, właśnie mówili, tak, właśnie w wieku 16 lat, kiedy trafiłem do Szamotu, to był taki okres w moim życiu, że bardzo dużo urosłem, centymetrów. I wtedy po prostu już naturalnie przybrałem masę, ale zawsze byłem niskim i zawsze mówili, że... Aż trudno wtedy wierzyć, patrząc teraz na ciebie. Tak, fajny chłopak, ale za niski, że nie będzie grał w piłkę. Takie też się pojawiały zdania w Sączu. Cieszę się, że trafiłem do Szamotu, tak, bo tam... No to znana szkoła. Tam bardzo dużo się nauczyłem, podszkoliłem swoje umiejętności w dużej mierze dzięki trenerowi Dawidziukowi. I tam po prostu... Zacząłem marzyć o profesjonalnym byciu piłkarzem, bo tam naprawdę szkółka z dużym potencjałem, dużo się tam nauczyłem, no i dzięki też tej szkółce trafiłem do ekstraklasy. A jak wyglądała twoja kariera? Przypomnij, bo może nie wszyscy z naszych widzów wiedzą. Zaczynałem w Nowym Sączu, pochodzę z Nowego Sączu, zaczynałem w miejscowym Dunajcu, później to była Sandecja Nowy Sącz. No obecnie Ekstraligowiec. Tak, dokładnie. Nie dokładnie. Dzwonią do ciebie? Jeszcze nie dzwonili. Jeszcze nie. Później trafiłem do Szamotu w wieku 16 lat. Później do Ekstraklasy, do Jagiellonii, Białystok. Miałem okres też wypłoszenia w Warcie, Poznań i trafiłem do Pogoni i dzisiaj jestem w Śląsku. W Śląsku to już pamiętam, kiedy mówiłeś o tym na konferencji prasowej, gdzie was wszystkich przedstawiano. Był pomysł na Nowy Śląsk, szczególnie w tym sezonie przyjście kilku znaczących zawodników. Była seria i była twierdza Wrocław, później się troszeczkę coś posypało. Czy myślisz, że to spotkanie właśnie z Zagłębiem Lubin może być takim początkiem dla was, że końcówka roku będzie naprawdę udana? Na to liczycie? Bardzo byśmy chcieli. Na pewno mieliśmy fajny okres w tym sezonie. Punktowaliśmy u siebie bardzo fajnie. Ostatnim czasem był to gorszy moment, ale wszystko zależy od nas i bardzo liczę, że od momentu po meczu właśnie z Zagłębiem zapoczątkowaliśmy fajną serię. Mam nadzieję, do końca roku wygramy wszystkie mecze. Jesteśmy w stanie, to na pewno jest ciężkie zadanie przed nami, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Poprzednio na tym krześle siedział trener Jan Urban, który mówił, że
nie patrzymy na okoliczności, na to, że mam wykartkowanych zawodników, że tak naprawdę jedenastka nieobecnych byłaby niewiele gorsza, a kto wie, może niemal dorównywała tym piłkarzom, którzy aktualnie są. Mimo że to spotkanie derbowe zapowiadał walkę, ale okoliczności zdobycia tych trzech punktów, to takich okoliczności chyba nie wymyśliłby najlepszy scenarzysta. I no myślę, że to do filmów Hitchcocka by się nadawało. Czy tak to odebraliście? Znaczy, na pewno zgadza się. No, było bardzo dużo osób pozowało w meczu teraz z Zagłębiem i to było po prostu pierwsza taka sytuacja, tak, że wypadło tylu zawodników aż z podstawowego składu, ale też dostali szanse inni. Tak? Oni też na co dzień trenują i czekają na swoje szanse. I uważam, że stanowiliśmy jeden monolit zespołu. Pokazaliśmy też charakter, walka do samego końca, gdzie właśnie ta decydująca akcja pada w 94 minucie. Pokazaliśmy, jak bardzo nam zależy na tym zwycięstwie, że jako zespół każdy chciał wygrać do ostatniej chwili, walczyliśmy o to zwycięstwo. No myślę, że impulsem była też twoja pierwsza taka interwencja, która niemal spowodowała, nie tylko ta, ale i następne, że znalazłeś się w 11 kolejki. Zależy od różnych zestawień, od gazet, czy też innych telewizji, ale to chyba miłe. Jakby taki debiut tak naprawdę w takim meczu, super akcja kolejki. Ty się cieszyłeś, bo w zwycięskim meczu, natomiast poprzednim, jak rozmawiałem z Arkiem Piechem, on się nie cieszył do końca, być może z bramki roku zdobytej nożycami, no bo on by nie chciał tej bramki, wolałby, żeby zespół wygrał. Tak to już nieraz przewrotnie w piłce bywa. No zgadza się. No, patrząc przez pryzmat okiem kibica, to jeśli chodzi o mecz z Arką, graliśmy piłkarsko dużo lepiej, tak? No, ale dużo lepiej. Dużo lepiej. Stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji, ale przegraliśmy ten mecz, więc mecz z Zagłębiem z kolei może nie był jakiś ładny dla oka, nie graliśmy super piłką, ale graliśmy skutecznie i wygraliśmy to spotkanie, bardzo ważne spotkanie. No i cieszymy się z trzech punktów, bo to jest najważniejsze w piłce. Cieszymy, to było właściwe słowo, które teraz użyłeś, bo cieszyć się będziemy wspólnie jeszcze raz z naszymi widzami, ale popatrzmy, jak wy, zawodnicy, działacze, trenerzy pod kierownictwem Jarosława Szandrocho cieszyliście się w szatni po tym no niesamowitym spotkaniu. Prosimy o materiał filmowy. Myślę, że na przykład taki Sitoriera, Hej Śląski, słowa tej piosenki zna doskonale na pamięć. My też mamy tytuł programu Hej Śląsk. Przyjemnie się patrzy właśnie na takie obrazki, prawda? Zgadza się. No, tym bardziej po zwycięstwie w derbach to naprawdę jest przyjemność uczestniczyć, bo pierwszy raz zagrałem też w derbach, więc naprawdę świetne uczucie i też chciałbym podziękować z tego miejsca kibicom, bo świetna oprawa, świetny doping, byli naszym 12 zawodnikiem, za co im bardzo dziękujemy. Mimo że sami stwierdziliście i my tu też powiedzieliśmy głośno, nie był to najpiękniejszy mecz, ba, trener Urban na konferencji prasowej powiedział, że to najsłabsze spotkanie rozegrane we Wrocławiu przez jego zawodników, tym bardziej się cieszy. Posłuchajmy wspólnie, co mieli do powiedzenia czołowi zawodnicy Śląska Wrocław na początek. Marcin Robak. W ostatnich minutach praktycznie równo z Gwizdkiem strzelamy bramkę, która daje nam zwycięstwo w meczu derbowym. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, tym bardziej, że widzieliśmy, jaka jest sytuacja w tabeli, dlatego chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać, tym bardziej, że to był mecz derbowy. Dobrze sprawiliśmy taką miłą niespodziankę kibicom, którzy przed meczem jeszcze dzień wcześniej byli pod stadionem, żeby nam swoim dopingiem wspomóc w tym meczu. Oczywiście, że oprawy widziałem, tym bardziej, że
gdzieś tam zerknąłem sobie okiem, jak się kibice przygotowali do dzisiejszego meczu. Fajna atmosfera, gorąca, więc można tylko podziękować z góry za doping do ostatniej minuty, który tak naprawdę pomógł nam w tym, żeby w końcu jeszcze wierzyć, że wygramy bramkę, która da nam zwycięstwo. Dlatego cieszymy się, że kibice wierzą w nas i mam nadzieję, że w kolejnych meczach też udowodnimy, że będziemy wygrywać mecze. No dokładnie, już widzieliśmy tą powtórkę tej bramki, widać, że Piotrek Sylewan jeszcze dotyka tą piłkę głową, więc na pewno dla niego coś wspaniałego, że zdobywa kolejną bramkę swoją w meczu derbowym. Dlatego gratulacje dla Piotrka, ale przede wszystkim dla drużyny, że potrafiła dobrze bronić, ale przede wszystkim wierzyć do ostatniej minuty, że te derby możemy wygrać. Dlatego cieszymy się z tego zwycięstwa i już możemy myśleć spokojnie o kolejnym spotkaniu. Wspomniany Piotr Celeban to było długo odmieniane nazwisko, czy Matthew Scalé, czy też Piotr Celeban. My dziennikarze na konferencji prasowej śledziliśmy doniesienia, bo nawet z różnych ujęć kamer telewizyjnej nie bardzo można było wiedzieć, jak to wyglądało, wpisany do protokołu. Posłuchajmy w takim razie autora bramki zwycięskiej w meczu z Zagłębiem Lubin. Liczą się 3 punkty, o tak, patrząc na to, jak ostatnio graliśmy z Arką, gdzie byliśmy lepszym zespołem, a przegraliśmy, wykartkowaliśmy się tym bardziej i no, można powiedzieć, tak jak już ostatnio mówiłem, czasami trzeba pocierpieć, żeby był sukces. No i dzisiaj można powiedzieć, trochę cierpiliśmy, ale liczy się to, co jest na końcu, czyli 3 punkty. A życie nam oddało to, co zabrało akurat pół roku temu. Przegraliśmy w 90, dzisiaj wygraliśmy i jest wielka radość, ponieważ 400 derby i też kibice świętowali 70-lecie, oprawa była kapitalna, więc to jest zwycięstwo wszystkich, nie tylko nas zawodników, trenera, ale też kibiców, bo przez 90 minut kapitalny doping i najważniejsze, że wszyscy się mogą cieszyć po 90 minutach. Tyle autor gola, mobilizacja. Nastrój dobry, a przed wami wyprawa nad morze, piątkowy mecz z Lechią Gdańsk, drużyną troszeczkę no, podrażnioną w swoich ambicjach, okoliczności stracenia drugiej bramki, rzut karny, wielokrotnie sytuacja powtarzana z VAR-em. Czy jedziecie silniejsi nad morze z zamiarem odniesienia zwycięstwa? Na pewno zwycięstwo zagłębia nas podbudowało po ostatniej serii takiej nieciekawej, tak, więc jedziemy po zwycięstwo, tak. Uważam, że mamy dobry zespół, zagraliśmy dobrze z Zagłębiem i zagramy jeszcze lepiej z Lechią. No bo wracają zawodnicy, którzy, tak jak to się mówi kolokwialnie, trener powiedział, będę miał kilku wyczyszczonych zawodników do tej pory no, z tej pierwszej jedenastki. Każda pozycja, jeśli chodzi o rozkład, czy skrzydło, czy środek pola, czy obrona, przede wszystkim ta, która ciebie jako bramkarza potencjalnie najbardziej interesuje, będzie mocniejsza. Czyli możemy być my jako kibice optymistami? No oczywiście, uważam, że chłopacy, którzy wracają po absencji, no to są ważne postacie naszego zespołu i myślę, że zagramy mądrze, odważnie i chcemy przełamać tą pasę niepowodzeń na wyjazdach, bo też to się za długo trochę... No czekamy na pierwsze zwycięstwo. Dokładnie. Oby tak się stało. Na koniec naszego programu, bo już się nieuchronnie zbliżamy właśnie do tego momentu, prosimy zawodników, działaczy, trenerów o miłą, myślę, czynność. Ciebie również proszę bardzo o podpisanie tej naszej piłki. Coraz mniej miejsca, to oznacza, że ta piłka staje się coraz cenniejsza. Teraz twój podpis i myślę tak. Z całą pewnością odpowiednie zwycięstwo w odpowiednim momencie w derbowym pojedynku, bo to było wam bardzo potrzebne. Tobie osobiście przede wszystkim to, że byłeś jednym z autorów, czynnych autorów, bo cieszysz się tak samo jak się siedzi na ławce, bo wygrywa z drużyna. Niemniej jednak brałeś w tym bezpośredni udział. Ja dziękuję za wizytę w studio, trzymamy kciuki i ciebie za słowo, że będziemy czekać na dobre wieści. Moim i państwa gościem był Jakub Słowik, bramkarz Śląska Wrocław. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.